Prowadzone od dłuższego czasu rozmowy zaowocowały porozumieniem między klubem hokejowym Podhale Nowy Targ i nowotarskim klubem piłkarskim Podhale Nowy Targ. Podczas konferencji z udziałem wiceburmistrza Krzysztofa Trochimiuka podpisali je w Urzędzie Miasta prezesi obu klubów Jakub Majewski i Michał Rubiś. Celem porozumienia jest połączenie podhaleńskiego sportu w myśl zasady gramy razem. Wierzymy, że grając do jednej bramki jesteśmy w stanie osiągnąć więcej wymiernych korzyści nie tylko dla naszych klubów, ale i podhaleńskiego sportu. To, co kiedyś stawało się niemożliwe, dzisiaj staje się faktem. To porozumienie dotyczy wzajemnej kooperacji w kwestiach promocyjnych i marketingowych, promocji własnych wydarzeń, promowania siebie nawzajem poprzez wspólne wydarzenia, promocje, wsparcie komunikacyjne w social mediach, a także kooperacja w zakresie kwestii drobnych biznesowych, głównie organizacji jakichś wspólnych akcji. Ale to, co myślę najważniejsze, co warto podkreślić, to to, że kibice klubu hokejowego Nowy Targ, którzy zakupią karnet na najbliższy sezon, również w ramach tego karnetu będą mogli bez dodatkowych kosztów i opłat uczęszczać i wchodzić na mecze nowotarskiego klubu piłkarskiego Podhale Nowy Targ w sezonie 2024-25. Dwa kluby, jedno serce, gramy razem, to hasło dzisiejszego porozumienia. Cały czas pojawia się w nazwie między jednymi i drugimi klubami nazwa Podhale Nowy Targ. Kiedyś, wracamy do historii, i piłka, i hokej była w KS Podhale Nowy Targ, więc trzeba to łączyć, nie dzielić. Ja uważam, że wspólne działania będą owocne dla nas wszystkich i dla naszej tej lokalnej społeczności, z efektem i z korzyścią dla obu klubów, tak? Tak jak powiedziałem, jest to takie powrót do historii w klubie sportowym Podhale Nowy Targ, który miał i ma najwięcej zasług i tytułu mistrza Polski. Piłka nożna i hokej były w jednym klubie. Dzisiaj to porozumienie to jest taki początek współpracy, tak żeby wspólne nasze działania jeszcze dały lepszy efekt dla naszego lokalnego sportu i nie tylko, bo mam nadzieję, że ten wydźwięk pójdzie dalej ponadregionalnie i w Polskę, bo tylko wspólne działania dają korzyści dla wszystkich. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje i to jest taka rzecz, którą chcemy wszyscy zwalczać i chcemy łączyć. Chcemy wspólnie działać, mamy bardzo podobne problemy jak każdy klub sportowy, niezależnie od dziedziny, natomiast tutaj i dyscypliny. Natomiast no tutaj wiele nie dodam, bo podpisuję się bardzo mocno pod tym porozumieniem. Dziękuję za inicjatywę. Pierwszy krok został uczyniony. Teraz przyjdzie czas na wypracowywanie strategii współpracy. W czasie niewątpliwie trudnym dla klubów sportowych i dyscyplin. Skipas w postaci karnetu ma na celu m.in. zapełnienie trybun również w porach roku martwych dla hokejowych rozgrywek. Dysproporcje cenowe między karnetami na mecze hokejowe, które do tej pory kosztują 600 zł, a karnetami na rozgrywki piłkarskie w cenie 150 zł są dość duże. Pierwszym efektem porozumienia powinna być większa frekwencja na meczach piłkarskich. Koszt organizacji meczu piłkarskiego, a koszt organizacji meczu hokejowego jest niewspółmierny w tym wszystkim, no bo nawet funkcjonowanie obiektu jest inaczej mówię, funkcjonuje w kontekście kosztów, więc to jest takie też próba tych samych kibiców zaproszenia też na mecz piłki nożnej i w drugą stronę, ponieważ kibice nasi lokalni widzimy i to też są osoby, które chodzą na hokej i w drugą stronę i chodzą na piłkę, więc to też jest taka próba, żeby ich zaprosić w tym okresie wczesnej wiosny, kiedy już się kończy sezon hokejowy, a piłka nabiera tempa, i okresie letnim, kiedy tego hokeja jeszcze nie ma, a hokej zaczyna we wrześniu swoje rozgrywki, to tak, żeby wypełnić tą taką lukę, żeby też dać możliwość przybycia na stadion, tym razem zobaczenia piłki nożnej. Równocześnie z kolektywizacją działalności klubów wypracowywany jest ogólniejszy dokument – strategia sportu w Nowym Targu. Chcemy tutaj, jak mówię, dołożyć wszelkie staranności, żeby taka strategia została przygotowana i myślę, że takie najbardziej intensywne prace robocze będą w trakcie obecnej jesieni. Nie chcę dawać jeszcze terminu, kiedy prace się ukończą, ale
ale chcielibyśmy na pewno, aby już przynajmniej pierwsze owoce tych prac miały wpływ na decyzje dotyczące kształtowania się budżetu miasta na przyszły rok.